Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Dziś o intencji, o tym pomyśle, który wysyłamy w świat, o zapotrzebowaniu, którym proszę wszechświat, żeby się spełniło jakieś moje marzenie. I zaczęłam od tego, że poszukałam w słowniku znaczenia, w ogóle czym jest intencja. I intencja to świadomy proces umysłowy, który polega na aktywnym stosunku wobec problemu, w wyniku czego pragnienie przekształca się w potencjalny plan działania. Proszę, jak pięknie to brzmi, jak mądrze to brzmi, ale tak właściwie to czym jest ta intencja? Intencja to jest moja świadoma myśl, czyli mój proces myślowy, który wysyła zapotrzebowanie do wszechświata. Bo jeżeli wszechświat nie wie, czego ty byś chciała, wszechświat nie zna twoich pragnień, to jak ma to spełnić? Zatem pierwszą rzeczą, którą musimy wysłać, czyli musimy wysłać impuls, impuls do wszechświata, żeby coś się zadziało. Czyli muszę powiedzieć o swoim marzeniu, o tym, co chcę zrobić, o tym, czego ja właściwie chcę w życiu. I ja muszę poinformować wszechświat, żeby on mógł zacząć działać, bo jeżeli on nie wie, no to niestety, ale on nie zadziała. To jest tak, jak ja nie przyznaję się przed sobą, że ja na przykład szukam swojej drugiej połowy. Ja akurat nie szukam, ale są osoby, które szukają. No i one się do tego nie przyznają ani przed sobą, ani przed innymi, ani przed wszechświatem. To jak wszechświat ma spowodować, żeby spotkać tą drugą, najważniejszą dla mnie w życiu osobę? Jeżeli ja mam marzenie, mam pragnienie i nigdzie się z nim nie dzielę, nawet ja siebie ograniczam, że nie wydobywam ze swojego umysłu, bo boję się o tym myśleć, no to jak wszechświat może się o tym dowiedzieć? A jak się nie dowie, to tego nie spełni. Intencje można nadawać właściwie wielu rzeczom. Ja teraz bardzo często właśnie nadaję intencje. Nadaję intencje pieniądzom, które wydaję i które chcę, żeby do mnie wróciły. Nadaję intencje rzeczom, które kupuję, żeby mi służyły. Czyli jak idę do sklepu, to mówię, żeby wszystko to, co tutaj kupię, mi sprzyjało, było dla mnie zdrowe, było dla mnie potrzebne. Warto, moim zdaniem, nadawać intencje. Ja jestem na etapie uczenia się, wysyłania tych intencji, ale to jest dla mnie bardzo fajny proces. Myślę, że dla Ciebie też może być, bo to jest bardzo ciekawe. Miłego dnia!